Siemanko, witam, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, wracamy do Zrujnowanego Króla. Moi drodzy, mamy jeszcze troszeczkę, ale tylko troszeczkę, questów do rozwiązania, bo tak naprawdę zostały nam 3. I dzisiaj moja propozycja jest taka, żebyśmy te questy wykonali. Jeżeli, słuchajcie, eksploracja, bieganie po tych wszystkich lokacjach jakby będzie opierała się na miejscach, w których już byłem, ja wam zrobię cięcie. Natomiast jeżeli już będą jakieś dialogi, rozmowy, to ja wam oczywiście to zostawię. Dziękuję za wszystkie rady, bo to naprawdę to są takie rady, które nie spoilerują, a dają bardzo dużo. Tak, gramy na normalnym i moja propozycja jest taka. Dzisiaj jeszcze te aktywności poboczne. Spróbujemy zahaczyć o te miejsca, gdzie można jeszcze połowić ryby. I jeżeli to wszystko ogarniemy, pójdziemy na walkę z bossem i spróbujemy, moi drodzy, go ograć. Jeżeli to wszystko, co teraz robię, nie zadziała i po prostu przegram po raz kolejny, umówmy się, że troszeczkę wprowadzimy sobie cheaty, bo nie ukrywam, że dla was, jak i dla mnie, byłoby dobrze, żebyśmy ruszyli dalej z głównym wątkiem, bo to nie ukrywam, że to on gra tutaj pierwsze skrzypce. To właśnie ta opowieść, główna opowieść jest najciekawsza. Także przejdziemy bossa na łatwym, chociaż bardzo nie chcę tego robić, także liczę, że to wszystko, co robimy teraz, to pomoże. Jeżeli nie, zmieniamy tylko na walkę, a później wracamy do następnego. Znaczy, mamy tutaj gadanko. Tylko nie wiem z kim. Z tobą? Nienagannie ubrana kobieta kompletnie nie pasuje do otoczenia. Prawie w ogóle nie tknęła jedzenia. Obserwuję was, od kiedy wyszliście, mówi. Jest was coś, co nie daje mi spokoju. Nie potrafię tego nazwać, ale być może to właśnie tego szukam. Kim jesteś? Proszę wybaczyć mi brak manier. Chyba zbyt dużo czasu spędziłam już w Bilgewater. Jestem Rini. Kobieta kiwnęła uprzejmie głową. Czego szukasz? Szukam sprawiedliwego i opłacalnego dla wszystkich rozwiązania mojego problemu. Jednak tutaj chyba lepiej nie prowadzić takich ważnych rozmów. Proponuję udać się w ustronne miejsce. Korytarz z tyłu ma wydzieloną przestrzeń, gdzie można usiąść. Spotkamy się tam? Okej. Świetnie. Udam się tam. Czemu to pokazują? Nawet jeżeli będzie to pułapka, to ja się nie boję. Zrobiłem to tak, wiecie. Why not? Czyli tak, ona poszła tutaj, więc jak rozumiem, my też mamy pójść tam. Sobie? Pójdziemy, spróbujemy Wow. I didn't. Ja się tego nie spodziewałam. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, mam złą wiadomość, musimy wchodzić po kolei, bo nie ma żadnej podpowiedzi. Ty żyjesz? Siedziało się czuje beka? No nie wiem, czy taka beka. Nie, no wiem, przecież tam było inaczej napisane. Ej, a gdzie to prowadzi? A, nigdzie. No dobrze. Czyli nic tu absolutnie nie mamy. Dobrze, panie Brown, może przejdźmy na Illaoi. Tak biegamy cały czas. O! A ty tutaj jesteś. Nie mogę zrobić przybliżenia. Dziękuję za spotkanie. Nie zwlekajmy dłużej. Wzywa nas powinność. Czego ci potrzeba? Pomagam przy prowadzeniu biznesu w Demacji. Wygląda na to, że pojemnik z zaopatrzeniem zaginął. Po wstępnych poszukiwaniach mamy potencjalnego podejrzanego, a także sposób, w jaki dokonał włamania. Dlaczego twoi ludzie nie mogą się tym zająć? Nie no, kontynuuj. Metoda włamywacza jest naprawdę zdumiewająca. Korzysta z portalu do duchowego świata, aby przedostawać się w różne miejsca. Dla obywateli Dymacji magia jest zabroniona. Wiemy nawet, gdzie przechowuje skradzione dobra. Nic jednak nie możemy zrobić, chociaż weszliśmy w posiadanie urządzenia, które mogłoby nas tam przenieść. O, urządzenie jest magiczne, więc Dymacjanie nie mogą go użyć. Dlaczego Dymacjanie właściwie nie mogą używać magii? To przez wojny runiczne. Czy nie znasz historii? Taka tragedia nie może się nigdy powtórzyć. Dopilnujmy tego. No i właśnie nie znam tej historii. Nasi informatorzy przekazali nam eteryczną soczewkę. Wykrywa słabe punkty między dwoma światami, sprawia, że są widoczne. Złodziej zabrał nasze towary ze świata materialnego i ukrył w świecie duchowym, gdzie nie mamy dostępu. Czy soczewki można użyć w dowolnym miejscu? Niestety nie. Soczewka działa jedynie w miejscach, gdzie istnieje silna więź. Ajajaj. Więc użyjemy soczewki, zbierzemy przedmioty i wrócimy tutaj. Tak, to byłoby na tyle. Sama obecność soczewki nie powinna pozwolić na wykrycie pobliskich fragmentów świata duchowego. Gra jest warta świeczki. Dawaj, nie będziemy gadać, idziemy wykonywać quest. Bardzo się cieszę, mówi. Celem jest pojemnik. Brzmi to banalnie, jednak istnieje on teraz wyłącznie w świecie duchów. Ustaliliśmy, że musimy znajdować się w pobliżu kapitańskiej speluny w dokach rzezi.
Nie wiem, co użycie, gdy tam dotrzecie, ale według mojej wiedzy nie powinno być go trudno znaleźć. Eteryczna soczewka powinna wystarczyć. O, prawie bym zapomniała. Kobieta czegoś szuka w torbie. Questy. Questy. Dzisiaj skupiamy się na questach, moi drodzy. Jeżeli uda nam się zarobić, to moim zdaniem, jeżeli uda nam się zarobić pieniądze, to kupimy sobie lepsze itemy. Muszę ściszyć niestety dźwięk. Mam nadzieję, że to w montażowni nie będzie problemem. W doki rzezi. Czy gdzie my jesteśmy teraz? Tutaj są doki rzezi. Perfekto. Moi drodzy, słuchajcie. Eteryczny świat. Jak dobrze pamiętam, w Runeterze są eteryczni przeciwnicy. Jest coś ze słowem eteryczny, moim zdaniem. Także eteryczny to właśnie ten chodzi przede wszystkim świat duchowy. Jestem ciekaw, czy ta soczewka pozwoli nam wchodzić w inne duchowe miejsca. Bo jeżeli tak, moi drodzy, to jest to ogromna dla nas rzecz. Na plus. Moi drodzy, doki są tutaj. Wydaje mi się, że w dokach nie byliśmy, ale jeżeli się mylę, to zaraz zobaczymy sami, nie? Tak jest. Tu już jest animacja, co ciekawe. Tutaj animacja już jest. Mamy... No tak, ja nie pamiętam tej lokacji. A jednak nieważne, byliśmy tutaj. Mamy niestety dwa pytajniki, znaczy dwa, może nie tyle co pytajniki, co cele. Tutaj piękna ryba złapana. Ciekawe, która to ryba, jeżeli chodzi... O, tu jest jakiś dialog, poczekajcie. Tam, skąd pochodzę, istnieje wielki niedźwiedź burz. Modlimy się do niego. Chodzi o Wolimisia? Co ma niedźwiedź do burz? Matka węży włada falami. Braum go zapyta. Jak już go uspokoisz, miś jest miły. On jest taki dziecinny. Ale pasuje do porosów. Ale ma dobre serce. Złote serce, tak jest. Słuchajcie, okej. Na krańcu pomostu stoi krępy harpunnik. Niepewnie spoglądając w stronę morza. Ty jesteś Eloy? Mężczyzna wzgląda się na dźwięk swojego imienia. Tak. Tak ma na imię. Czego ode mnie chcecie? Kto was przysłał? Tomen. Okej, pieniądze. Spoko. Super, że uda się dwa questy od razu rozwiązać prawie. Och, Tomen. Nie jesteś w stanie stwierdzić, czy odpowiedź okazała się ulgą, czy zawodem. Myślałem, że przysłał was kapitan. Mogę spłacić Tomena. Najpierw muszę tylko załatwić jeszcze parę spraw. Jakich spraw? Nic wielkiego. Tylko po prostu straciłem swój talent. Eloy krzywi się, wypowiadając te słowa. Moje szczęście dobiegło końca. Jeśli tam wrócę, to będzie z tego tyle, że nie trafię w kolejnego lewiatana. Ale tym razem komuś stanie się krzywda. Po prostu to wiem. Nie no, oddawaj pieniądze. To znaczy jak? Eloy marszy brwi. Co więcej mam do stracenia, nie mogę zapłacić Tomenowi bez pracy, a nie mogę pracować bez swojego talentu. Chcę spłacić Tomena, ale jak mam to zrobić? Wierzałem, żeż... I co? I przez... Aha, i tak po prostu... Dobra, skąd wiesz, że straciłeś talent? Właściwie spodobałem tylko jeden raz. W sumie nie wiem na pewno, czego straciłem. Musisz się wziąć za siebie i spróbować. Nie straciłeś talentu, przyjacielu. To akurat Braum może zagwarantować. Może go nie straciłem. Nastaje długa chwila. Masz rację, Braum. Nie straciłem mojego talentu. Jeśli ty we mnie wierzysz, ja sam powinienem w siebie wierzyć. Co? Dziękuję ci za danie mi wiary. Wrócę na ten łajb i żądam z powrotem mojej roboty. Co on dzieje? Przy tym zwracasz się z powrotem do Brauma i jeszcze wypełnioną monetami sakiewkę. Trzymaj to, Mamona Tomena. Mamona. Raperzy lubią to. Nie będzie mi potrzebna na morzu. A poza tym i tak już kupiłem za nią nowy harpon. Czy miał te pieniądze? Czy tak najzwyczajniej w świecie wystarczyło wybrać inną kwestię dialogową? I nie jesteście w stanie, słuchajcie... No i dlatego ta gra dostawała ósemki, widzowie. A ja się zastanawiałem, dlaczego... Tak jest. To musi być pojemnik. Istnieje wyłącznie w świecie duchowym. Spróbuj otworzyć. Skrzynie zabezpieczają misternie zaprojektowane zamki, została stworzona z petrucytu, przez co magia nie pozwoli jej otworzyć. Bez klucza może być ciężko. Weź skrzynię. Wróć do... Dobra. Okej. Okay. Czyli tak to wygląda. Okej. Okay. Moi drodzy, nie będę wam tutaj zabierać czasu. Widzimy się już na miejscu. Przed tym, moi drodzy, proponuję jeszcze zagadać do tej jednej osoby, która tu jest.
Wydaje mi się, że to jest quest. Okej, to jeszcze inny quest. Przystoi siedzi wpatrujący się w swój kufel kobieta. W dłoniach obraca powoli monetę, którą natychmiast chowa. Wybaczcie. Coś nie tak? Ach, przepraszam. Mam pewną sprawę. Za tymi drzwiami za mną na końcu korytarza stoi mężczyzna pilnujący drzwi, a ja zastanawiam się, co jest za tymi drzwiami. A także, czy na drzwiach widzę jakiś symbol. Przepraszam, ja wiem, że to brzmi niedorzecznie. To jest niedorzeczne. Ale czy ty możesz dla mnie to sprawdzić? Dlaczego ty nie możesz? Próbowałam i kobieta spróbuje doprowadzić się do porządku. Próbowałam się przyjrzeć, ale po prostu mnie odepnął. Ja chyba nie mam dość siły, by mu się przeciwstawić. Mogę to zrobić. Kobieta uśmiecha się. Dziękuję ci z całego serca. Jestem pewna, że widziałam jakiś symbol, ale nie mam pewności, jak wyglądał. Obie tobie rozmowa z odźwiernym poszła lepiej. Później. Najpierw baronowa. Baronowa, z tego co się orientuje, powinna dalej być w tym samym miejscu, czyli tu. Tak jest. To, tak, udało się. Kobieta przygląda się powierzchni. Dziękuję, moi przyrodzeni będą wielce uradowani. Poczekaj, aż wspomnę o nagrodzie. Ach, oczywiście, należy wam się nagroda. Kobieta wyciąga ciężką torbę i przekazuje ją tobie. Dołożyłam małą premię za dyskrecję. Jeszcze raz dziękuję. Co się tyczy eterycznej soczewki... O, jest wasza! W końcu złodziej wciąż jest na wolności. Nie wiemy, co jeszcze mógł ukraść. Może jeszcze się kiedyś przyda. Kobieta kiwa w waszą stronę. Genialna wiadomość. 300 złota to mało akurat. Ile mamy złota? 564. No nie stać nas na nic konkretnego. Czy to jest jakieś wyjście? Moi drodzy, a co jest tutaj? A tak, wiecie, tak... No sobie wejdźmy tu po prostu. Uuu, kufer. Nie widzę, żeby tu był jakiś niesamowity item. Pewnie tu będzie jakiś questik. Wcale się nie zdziwię. Czy jest jeszcze tu coś jeszcze? A, jest. Słuchajcie, no skoro jest tam kufer, no to... Tu też musi być. Tak myślę. Tak sądzę. Trzymajcie kciuki. Valeria jest moja. Powiedziała mi, że źle ją traktujesz. Ja? Powiedziała mi, że to ty ją źle traktujesz. Chłopcy, już proszę. Nie bijcie się o mnie. Bić się? Co? Brzmi nieźle. Załatwmy to. A... Moja miłość dała mi sił. Chodź, Valerii, chodźmy już stąd. Co tam chowasz po kieszeniach? Tylko 20 monet. Co za plebs? Wiecie co, kiedy są polskie tłumaczenia? Nie, przepraszam, nigdzie z tobą nie idę. Co? Dlaczego? Właśnie zabijam dla ciebie człowieka. Nie umawiam się z mężczyznami, którzy uciekają się do agresji. Valerii, zrobiłeś ze mnie głupca. W której kieszeni masz mieszek? Nie chcesz się... Jeszcze pobrudzę się krwią. Na pewno zamiast ostatnio odejrzę, żeby ci to powiedzieć. Ale zawsze byłeś moim ulubionym. Lewa przednia kieszeń. Jest takie określone... Jest takie słowo na 4 litery, które jest banowane na Twitchu. Znacie? Wyjdzie. Czy tej postaci nie ma... Uuu, jedzonko. Jeszcze nie odkryłem, jak działa jedzonko, ale słuchajcie, to chyba kwestia czasu. Słuchajcie, wychodzi na to... Pomieszczenie dla VIP-ów, nie można chyba tu przebywać. Never mind. I tak udało nam się zrobić to, po co tu przyszliśmy. Plus... Szkoda, że ten świat jest tak ograniczony, że trzeba przeskakiwać. Na szczęście mój komputer pozwala mi dosyć szybko wczytać to, więc jest fajnie. Gdzie ona widziała ten napis? Tu coś jest. Tu i tu. No dobra, niech będzie. Niech będzie gro. W sumie jakbym... Nie, jak widziałem sprzedawanie itemu, widzowie ma pewien problem. Gdzie to prowadzi? Przepraszam, gdzie to... Gdzie... Aha. O, tu był kufer. Dobra, pójdziemy tam zaraz. Okej, drzwi do łazienki są szczelnie zamknięte. Okej. Pozwiedzajmy, dlatego że po pierwsze są jakieś dziwne, słuchajcie, sytuacje, które ostatnio mieliście okazję zobaczyć jedną z nich. O proszę, i notatka. Wieści z zagranicy, noksjańska deserterka odnaleziona. Słuchajcie, najnowsze wieści z Valoru i Shurimy, z najbardziej krwawych frontów, dzikich równin i zburzonych mórz przynosi je wam gang. Zabójcza zdrajczyni odesłana do swojej ojczyzny celem osądzenia.
Trwało to lata, lecz wielki generał Swain w końcu tego dokonał. Osławiona dezerterka Riven została znaleziona w swojej ajońskiej kryjówce. Przetransformowano ją w kajdana do Imperium. Nasze źródła w Noxusie twierdzą, że Riven miała przy sobie rzadkie i drogocenne runiczne ostrze. Dzierżąc ten zabytek, opuściła swój posterunek podczas noksjańskiej inwazji i uciekła do ajoańskich podziemi jako przestępczyni morderczyni. Do czasu, aż noksjańskie organy ścigania wpadły na jej trop. Podobno, nim sprowadzono ją na areny Noxusu, Riven wyrzynała wszystkie wojowniczki prócz jednej. Wysłano jej do tej schwytania, tym razem podobnie brukając ajońską ziemię krwią jej krajanek. Źródła donoszą, że porywaczki były lojalnymi żołnierkami z jednostki, którą Riven porzuciła w trakcie wojny. To przykład siostrzeństwa tragicznego, heroicznego, a do tego szlachetnego. Jest to ledwie przedsmak wyjątkowego raportu gangu informacyjnego w Bilgewater na temat skazanej za wygnanie zabójczej Riven oraz zaprawionej w bojach drużyny noksjańskich patriotów, którzy ruszyli jej śladem. Rzućcie 6 miedziaków, by zapoznać się z pełnym wydaniem w naszym kiosku. Przeczytajcie je od deski do deski. Co by to fragment fabuły? Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Myślicie, że można o tym pogadać? Dozorca jest to. Dziś nie ma żadnych występów, możecie zajrzeć później. A, czy jeszcze tu wrócimy? Nie chcę nawet o tym myśleć. Coś okropnego stało się ostatniemu śpiewakowi. Występuje tu ktoś? A, to nasza scena. Może i najsprawniejsze, nie, ale zawsze coś. Okej, czyli jest tu szansa. Jeszcze coś się stało śpiewakowi jakiemuś. Kurde, tyle questów i co? Nie pamiętam, gdzie były questy poboczne, bo szczerze mówiąc mogły się pojawić nowe. To jest ten koleś, prawda? Ta, to był ten. Paczysty, skwaszony mężczyzna stoi przed drzwiami na końcu korytarza. No, czego tu? Przyjrzyj się. Widzisz prymitywny rysunek ośmiornicy, trzymającej za głową miecz. A dźwierny zauważa, że wpatruje się w drzwi. Znikasz stąd za kilka sekund albo rozwala ci łeb. Wątpię. Co jest za drzwiami? Nie twój zakichany interes. Opuść miejsce. Okej, no... Kulturalni to oni w tym Bilgewater nie są, ale pamiętam jednego kulturalnego z poprzedniego odcinka, który, no nie oszukujmy się, z mojej drodzy, był wiadomo jaki. Słuchajcie, questik tutaj. Udało ci się coś znaleźć? Na symbolu widniała ośmiornica z mieczem. Jej oczy stają się szerokie. Czy wyglądał tak? W nieznajomie podnosi monetę, która skrywała dłoni. Widnieje na niej mniejsza wersja tego samego symbolu. Właśnie tak. No to wszystko jest wiadomo. Co oznacza ten wizerunek? Nie wiem. Pytałem tu i ówdzie i na końcu wylądowałem tutaj. Jeśli zgadza się z tym z drzwi, nie chcę nawet myśleć, co to może oznaczać. Skąd masz tę monetę? Należała do mojego brata. Znaleźliśmy go leżącego twarzą w wodzie nieopodal. Przynajmniej znaleźliśmy go, zanim zabrała jego prądy, mówi. Znalazłam ją, kiedy przeszukiwałam jego dom. Nie pamiętam, żebym wcześniej ją u niego widziała. To na pewno nie symbol żadnego ze znanych kapitanów. Co teraz zrobisz? Nic tu po mnie. Był moją jedyną rodziną. Pójdę już, może złapię jakiś transport do Zaunu. A nie Zaun? A nie Zaunu? Masz, kobieta przekazuje ci monetę. Nie mogę już na nią patrzeć. Przypomniała mi o dniu, w którym go znalazłam. Moneta z areny. Moneta z areny. Ta zabrana poległemu wojownikowi moneta zapewnia wejście na zaplecze baronowego. Czekaj. Skoro tak stawiasz sprawę, to co się stanie, jeżeli pokażę mu monetę? Bo tu jest baronowe leże? A nie, tu jest Stygiel. Baronowe leże. Czekajcie, spróbujmy. Co, skąd tu masz? Pierwszy raz się tu widzę. Udało ci się zwinąć jakiemuś? Iloi, jeśli nie zejdziesz, mi spotkasz swój koniec. Dawaj. Odźwierny wpatruje się w ciebie. Przez chwilę, po czym uśmiecha szeroko. Nareszcie ktoś godny szacunku. Tupet będzie ci potrzebny tam, dokąd się udajesz. Chyba trzeba kliknąć F5. Tak myślałem, że będzie tu arena. Okej, nic tu nie ma. Z kim tu pogadać? Ciekawe, jak działa ta arena. Mamy monetę, okej. No dobra, wydaje mi się, że to jest koleś, z którym powinniśmy pogadać najpierw. Widzę cię tu pierwszy raz. Cóż, witaj w naszych skromnych progach. Jegomość machnął ręką w kierunku pokoju za nim. Powiedziałbym, żeby czuć się jak u siebie, ale za to może tu beknąć. To miejsce to arena. Tak zabijamy czas, kiedy nasze statki są w porcie. Co jakiś czas ktoś przywlecze tutaj
coś, co powinien był rzucić do morza. Wyrzucić, ale zamiast tego trafia tutaj. Na ranę w karcie żeglarz mierzy się z najświeższą zdobyczą. Tylko jedno z nich wyjdzie z walki cało. Albo człowiek, albo bestia. Zwyczajnie wpuszczam byle kogo, ale wyglądacie mi na takich, co sobie poradzą, tak sądzę. Chcę wejść na arenę. Kto będzie walczył ze stworem? Iloi. No dobra, zobaczymy, masz. Powodzenie, jeśli to nasze ostatnie spotkanie, obiecuję, że ktoś wyławi twoje truchło i zapewni pochówek na morzu. Okej. Okay. Ty. Nie sejwnąłem. ...314. Połamane kości. Damy radę. Więcej. Myślałem, że będzie gorzej. On jeszcze śpi. Czemu ty śpisz? Ten stwór właśnie śpi, obudzi się, jeśli zostanie zaatakowany. Pełzający żółw śpi i nie może się bronić. Zwiększa wszelkie otrzymywane obrażenia o 50. Nie weźmiesz się ogłuszenia. On naprawdę śpi. A dobra, wyjdź z tego inspekcji. Czyli trzeba mu przywalić najmocniejszym czymś, czym się tylko da. Chyba nie mam nic mocniejszego. Patrzcie teraz. Patrzcie teraz. Bogini nas prowadzi. Okej. Niezapisywanie, moi drodzy, wiąże się z tym, że prawie bym się... O! Tylko PD dostaje Iloi tylko. Nie! Zobaczcie, cała ekipa dostaje. Nice. Nice, to jest świetna wiadomość. Czujesz, cóż, od początku na ciebie stałem, a to twoja zapłata. O, wzmocniona tunika. No. To jest to. Czekajcie. Dostałem wzmocnioną tunikę, którą już mam. Na którą wydałem kilkaset złota. To była ta sama, tak? Wydałem na nią w sklepie, a mogłem ją dostać tutaj. Moi drodzy, słuchajcie, wiemy już, o co biega. Jeżeli będziecie chcieli więcej walk, to zrobimy sobie jeszcze oddzielny odcinek. Proponuję przejść do tematu dzisiejszego odcinka, czyli questów pobocznych. Tylko proszę, dajcie mi znać, czy chcecie więcej walk stąd. A teraz po prostu wrócimy do wykonywania questu, bo moi drodzy, został nam ostatni. Wróć do domena. Śledź zadanie do mapy. Fioletowe ulice. Fioletowe ulice. Czyli targowisko w slumsach. W porządku. Moi drodzy, widzimy się oczywiście na miejscu, ale przed tym jeszcze ta skrzynia, którą pominąłem, ale oczywiście cięcie i tak będzie. Moi drodzy. Oh shit. What a surprise. Czekajcie, nic nie ma, nie? Okej. Okay. No to mnie gra zaskoczyła. Czyżby to był gdzieś klucz schowany? Trudno powiedzieć. Kurde, ale zaskoczyli mnie. No dobra, widzimy się u tego gościa, co potrzebował... hajs? Poczekajcie, bo to jest ślad. Wydaje ten pokój... jest naprawdę uroczy. Nie, no nie ma tu nic, bo był taki ślad. Był taki ślad, który widzieliśmy. To coś. Nie wiem, co to jest. To jest cień? Cholera wie, co to jest. To nie wygląda wcale jak cień. No ale dobra, never mind. Widzimy się na miejscu. Dotarliśmy. Czy to są moje pieniądze? Nie sądziłem. Tomen zauważa obie sakiewki. Wciąż nie do końca przetworzył to, co ten widok może oznaczać. Ale nie zrobiliście im krzywdy, co? Na twarzy Tomena pojawia się wyraźna obawa. Nie. Oczywiście, że nie, to mnie. Dlaczego miałbym skrzywdzić przyjaciela? To naprawdę są moje pieniądze? I to z odsetkami. Nie spodziewałem się, że pójdzie aż tak dobrze. I nawet nie próbowaliście mnie szantażować ani nic z tych rzeczy. Tomen ledwo wierzy w swoje szczęście. Cóż, jedyne co zostało, to przekazać wam należną nagrodę. Mówiąc to, Tomen sięga w głąb swojego biurka i wyciąga z niego niewielką broszę. Proszę, kładzie proszę na biurku. To niewiele, ale zawsze coś. Dziękuję. Co to za brosza? Szczęśliwy zegarek? What? Kurczę, cały czas pudłuję.
Co to jest? Co? O! To jest jakiś kosztowne wykonany zegarek. Zwiększa zdobywane w walce złoto o 10%. Okej, na pewno będziemy grać Illaoi, więc Illaoi dostanie cacko. Słuchajcie, czy tutaj jest coś do zmiany? Nie. O, ten jest lepszy. Moc ataku. Pieśń do rana. Chyba to jest lepsze. Wytrzymałość, dawaj. Pieśń do rana. Ta nuta. Po co to jest? Wytrzymałość? Nie, ale po co? Na co to komu? Na co to komu? Na co komu wytrzymałość, nie? Tam padnie na jeden strzał. Po co to komu? Moi drodzy, mam złą i dobrą wiadomość i złą. Wykonaliśmy tak naprawdę wszystkie questy. Malik. Malik jest gdzieś tutaj? Wróć do tablicy. A, bo Malik padł. Dobra, słuchajcie, wiem o co biega. Dobra, to widzimy się na miejscu. Moi drodzy, to jest tablica ogłoszeń. Gotowe do... przypinka protektora. Malik dead. Odbieramy. Mamy wykonanie osiągnięcia. Giffin heksychowy złodziej, 9 poziom. Corwin grzebiący po domach. Kurde bele. Jakie it... O, 24 poziom. Trochę za wysoki. Ale ten i ten jest w zasięgu. Ukończ nagrodę. Zadanie zostało dodane. Moi drodzy... O, faktycznie, zobaczcie, są. O, kurde bele. Słuchajcie, mamy troszkę hajsu. A ja bym ten hajs chciał... Nie chcę inspekcji. Słuchajcie, mamy troszkę hajsu. Co tu się stało? Przeciwnik Barry i Doken i Owen leżą martwi. A jednak, zobaczcie, jest konsekwencje. Nagle ciało Owen zaczyna się trząść od kaszy, jakoś uszczęść. Co zrobiłeś, Owen? Zrobiłem, co było trzeba. Nie można było tego uniknąć. Myślałem, że jestem ponad zemstę, ale chyba bardziej przypominam brata, niż mi się wydawało. Powiedział Owen, wygląda na zmęczonego, śpiącego i ciężko rannego. Po kilku chwilach ciszy przestaje oddychać, jego głowa odchyla się do tyłu, a jego oczy są szeroko otwarte. W ich odbiciu widać leżące wysoko ptaki. Naprawdę nie można było dać mu potiona? No okej, okay. Dud. Ten ptak wygląda na szczęśliwe, szczęśliwszego. Niektóre z jego piór zaczynają już odrastać. Okej. Okay. Ty jesteś... Nie. Ty jesteś... Mogłoby to być zaznaczone jakoś lepiej. No. What? Ty? Ty nie... Nie wiem, no nie działa kupiec. Nie działa ewidentnie kupiec. Słuchajcie, nie wiem co to jest ten znaczek. A jakbym chętnie zobaczył co oznacza ten znaczek. Bo to jest jedyna rzecz, której wtedy nie ogarnąłem. A ja bym bardzo chciał ją ogarnąć. Ale dziwne schody, by the way. Kim ty jesteś? Zamiast gondola Bridgewater zabierze nas do wolnym miejscu. Nie odzywam się do tej gry. To ja zasuwam na piechotę, nagrywam 5 minut dłużej, tylko po to, żeby odkryć teraz gondolę, która zabiera cię w dowolne miejsce na mapie? No way. Nie mam pojęcia, jak tam dotrzeć. To jest kufer, ale na innym poziomie. Przystań. Chciałbym coś sprawdzić. Świątynia Bukru, rejestr, zadanie. Krzebiący, przeskok do dzielnicy. Bridgewater, nory. O kurde, gdzie to było? Rzeźnia. Mapa regionu. Nory. Czyli za sobą to mam. O Jezu, taki kawał drogi. No dobra, widzimy się na miejscu, widzowie. Ale? Czekaj, widzu. Moment. Skoro idziemy, słuchajcie, wykonywać questy. Moment. A czy ja te misje poboczne nie dostałem? Jak ja dostawałem misje poboczne? Ktoś mi przypomni? Plotkara dawała misje poboczne. Jeszcze pogadajmy z nią, bo słuchajcie, mogą mieć nowe questy, skoro ruszyłem fabułę do przodu. I ona była tutaj, prawda? To byłaś ty. Kup plotki. Studnie Matki Węża odwiedzili nieproszeni goście. Porozmawiaj z kapanem Buchru przy wejściu do studni. Illaoi musi być obecny, okej. Okay. Co to? Do odkupienia? Ryby? Próby do odkupienia, what?
No dobra, mamy jednego questa więcej, także mamy co robić. Może najpierw questik, ten zwykły questik. Ocen rejestru, to, to i to. Wszystko tak. I przeskocz do mapy dzielnicy. I to jest... Studia Matki Węży. Gdzie to jest? W sensie poważnie? To jest tam? Studia Matki Węży. To jest quest. Czy ja zaznaczyłem to? Czekajcie. Śledzenie zadania. Przestań śledzić. To śledź, to przestań. Nie mogę tego przestać śledzić, god damn it. Ale gdzie to jest? Studnia Matki Węży, moi drodzy. To spotkanie z kapłanem w grocie. A to nigdzie nie jest zaznaczone. Dobra. Dobra. Jestem confused. Tu cię mam. No i elegancko. I tu mnie nie było. Jezu, jakie to jest mało intuicyjne. Matko Boska. Kto robił tę mapę? Grota jest... tutaj. Czyli w prawo. Do groty. O, no i elegancko. Picuś glancuś, może na piechotkę. Kurde, ale ciężko się momentami rozeznać na tej mapie. Naprawdę, dużo by rozwiązało, tylko ja się domyślam, dlaczego tak zrobili. I domyślam się, czemu takie korytarzówki są tutaj. Czego nie pochwalam, rzecz jasna. I każdy ruch prowadzi do prawdy w buchrotym. Okej. Checkpointik? Nie wiem, kto to był. Jakiś kozak chyba. O, freljordzki pierścień, moi drodzy. Wiecie, co to oznacza? Że trzeba zobaczyć, co to jest za pierścień. O mój Boże. Słabiutki. Mizernota tak zwana. Trzeci poziom, ale tyle, że epicki. Tak, czy ty jesteś tym kapłanem? A, to jest ta, z którą rozmawialiśmy kiedyś. Szaje. Łowienie ryb! Łowienie ryb i nie tylko. O. Okej, wy sobie tak rozmawiacie, sporo. Naszyjnik odnowienia, wędka. Tu była wędka, a ja wędkę kupiłem i to za gruby hajs. Ajajajajaj. Dziennik wędkarza? A, to jest słabsza wędka. My mamy 10. A mogę zmienić na smakowitego... O. Faktycznie są inne. Niepotrzebnie dwa razy kupiłem. Dobra, elegancko. Elegancko. Słuchajcie, no spróbujmy coś złowić. Może pierwszy to kufer. Co? A, muszę podejść, tak? Może być tutaj. I teraz pytanie, za 100 punktów, czy moi drodzy, czy ja muszę już to łapać? Czy muszę tym ruszać? Czy to kwestia cierpliwości? Czy to warto tylko tutaj rzucać? Czy faktycznie to jest podpowiedź, że tu są te ryby? Chyba tak. Tak? Ciężkie jest. O. O kurde, to jest jakaś trudna ryba do złapania, widzieliście? To już była podejrzana. 10-1, never mind. Teraz nie popełnię tego błędu i będę od razu. Okej, ten zielony pasek jakoś pomaga, tylko... Kurde, ale... Zaraz... Okej, teraz będę... Okej. Nie. Nie mam kompletnie pojęcia, jak działa to, szczerze mówiąc. Nie no, 10 kilo. Nie no, to tutaj wychodzi na to, że słuchajcie, nie mamy czego szukać. Ale dobra, mamy jedzenie. A co robi jedzenie? Może sprawdźmy, czy jedzenie można zjeść.
No, tylko musimy się pokazać właśnie to. To. Torba z miksturami, czyli ewidentnie nie to. Ekwipunek. Jedzonko. Gdzie jest jedzonko? O, tutaj jest. Sprzedawca ryb jest skłonny zapłacić jedną czarną koronę za 10 średnich kawałków. Jedną czarną koronę. Aha. Czyli ryby się sprzedaje. Pełnia zwiększa moc ataku 45 na kilka walk. Można użyć podczas odpoczynku. Aha. Dajesz 10% czasu na trzymanie tarczy chroniącej przed obrażeniami, gdy postać zostaje trafiona. Tarcza pochła. Aha. Tak to działa. O kurde, przypinka protektora. Najlepiej dać na... na Yasuo. Zdecydowanie na Yasuo. A czy teraz użycie tego nie jest lepiej na Brauma? Moc ataku? Nie, moc ataku to tam nie interere. Nie, to nie wydaje mi się mocniejsze. Może się mylę, może nie. Dobra, tutaj miałem z kimś pogadać. I trzeba iść tam. Okej. Okay. Słuchajcie, questik i zobaczymy. To ty? Jesteś? Ty? Zatrzymuje cię kapłan Bohu. Zwiastunko prawdy. Twoja wizyta w studni matki Wiwęże to zaszczyt. Radzę zachować ostrożność, jeżeli macie zamiar tam gościć, gdyż póki co kłopoczą nas swoją obecnością nieproszeni goście. Mówi. Jego głos jest uspokajający i łagodny, chociaż można w nim wyczuć jakąś obawę. Nieproszeni goście? Ach, cóż, widzicie, jego oczy zwracają się ku ziemi. To nic takiego. To sprawa, która z czasem sama się rozwiąże. Tak jak wszystkie sprawy się rozwiązują. Podnosi wzrok i szeroko się uśmiecha. Kapłanie, jako zwiastunka pragnę pomagać. Ilaoi, wiedziałem, że to powiesz, choć miałem nadzieję, że obejdzie się bez tego. To tak mi przykro, że do tego doszło. To nasza wina. Po chwili wzdycha powietrze i rozluźnia się. Jakby ich nie nazwać zbójcy, bandyci, rzeźmieszki. Zaczęli dręczyć odwiedzających studnie. Domagają się zapłaty. Zajmę się tą sprawą. Dziękuję. Nie wiem wiele więcej. Szukajcie ich przywódcy. Studnia ma być miejscem nadziei. Ma służyć także Pailangi i Byakbukru. Okej. Czy był gdzieś tutaj coś jeszcze tutaj było? Łowisko, pla. Idealnie wszystko, go. Tak, dobrze idę tutaj. O, never mind. Spróbujmy. Obym się nie mylił. I słuchajcie, propozycja moja jest taka, że po tym kwestiku koniec odcinka. Otalu, kapłanka szturchnęła mnie w brzuch i powiedziała, żebym nie łowił już ryb w zatoce. Spróbuję szczęście przy rafie. Wrócę późno, chyba że ramiona odmówią mi posłuszeństwa. Może faktycznie powinienem przestać jeść te słodkie owoce? Czekają na mnie niezbadane wody. Noko. Juta, kapłanka Etoa, powiedziała, że muszę zbudować nowy, pływający dom. Popłynę do Turoi i poproszę brać o pomoc. Myślę, że powinniśmy pomyśleć o wzorze na potęgę podłogę. Pomożesz? Okej. Cokolwiek to znaczy. Miejsce zostało zaznaczone na mapie. Cokolwiek to znaczy. Pozbądź się skażenia. Okej. W dobrym kierunku się udałem? Nareszcie. A tu nie ma skarbów? A no nie ma. Ciekawe. Moi drodzy, trzeba wykonać kłościka. Strzępki grubej skóry? Pytanie, co z nią mogę zrobić? Jeszcze jeden. Mnóstwo itemów. I jest końcóweczka. Motu, masz ta scena, nie możesz codziennie wyruszać na polowania. Nie możesz się im przeciwstać. Udaj się to do świątyni. Tak, a nie sądzę, aby pożądanie za sektą Nag było rozważnym wyborem. Pielęgi to głupcy, łatwo dają się omamić. Poszłem obietnicą, ale to nie nasza walka. Tak, jako. Trapi mnie wiele obaw. Smarii są niespokojni. Okej, okay. To są jakieś takie ogólne notatki Buchru. W sensie tego miejsca. O, tu jest kolejna notatka. Noka, dzięki za porady. Boże, ile tego tu jest? Dzięki za porady, miłe słowa. Tutaj, że kapłanki pakują nas w nie swoje sprawy. Oczywiście nadal. Czy mogę do ciebie dołączyć po raz kolejny uderzcie? Słuchajcie, one, te notatki w ogóle w żaden sposób nie wpływają na to, że my po prostu stajemy się lepsi. To są takie chyba notatki stworzone na potrzeby tej gry. Więc nie wydaje mi się, że warto je czytać. Chyba, że pojawi się coś ciekawego. Moje sprawy to nie wasze zmartwienie. Czy to wy sprawiacie kłopoty? Kłopoty? A gdzież tam? My tylko pomagamy. Spróbujcie odebrać mi pieniądze. Jak sobie chcesz. Zobaczmy, który level.
10, 300 HP. Twoja porażka wiele cię nauczy. Yasuo to lubi. Małe obrażenia. Prowokacje zacznijmy, tradycyjnie. Zobaczymy, jak walczą. Myślę, że akurat tę walkę mogę wam pokazać, a następną oczywiście sobie pominiemy. Dwa bafiki, trzy bafiki nawet. Oczywiście musimy robić punkciki. Ty chyba jesteś groźniejszy. Bum. Macki? Trzy macki, nice. 13 punktów zaledwie. Dalej tankujemy. No nie są dla mnie specjalnym zagrożeniem. 31 sztorm zadało dodatkowych obrażeń. Czyli itemy działają. Zdecydowanie tutaj, bo szkoda mi obrażeń. To na pewno zostawi za. Spokojnie, uleczymy go, żeby na następną rundę było git. I teraz tak. Tankujesz dalej. To już ostatnią rundę, kolego. Kończysz jednego. A ty, moja droga? 403 leczenia. No nic nie robią mi kompletnie obrażeń. To ciekawe, że słuchajcie, boss jest taki trudny do pokonania, a cała reszta jest taka mizerna. I tankuj, żeby przyjąć HP. Dlaczego walczymy, przyjaciele? Jestem ciekaw, czy uda nam się odzyskać tarczę Brauma. Zawsze wskazujesz mi drogę. Kurde bele. Serdeczne dzięki. No i kończymy grę. Oni chcieli ode mnie pieniądze i powiedzieli, dobrze, że mnie pokonają. Znajomi. Dobra walka. I don't think so. 11-11. No trochę jestem mocniejszy na walkę z tym bossem, ale tak szczerze? Czy ja się czuję mocniejszy ogólnie? Szczerze mówiąc, nie. Odnoszę wrażenie, że i tak przegram. Jak tu się przychodzi? Powiem wam, że zaskakująco mało jest złota za te beczułki, nie? Już takie odnosicie wrażenie? Tu jest łajba. Wchodzimy oczywiście. Bo tutaj mieliśmy się pojawić. Dawaj. No zrobię wam raczej cięć. Nowy rodzaj przeciwnika. Wracam jednak do poprzedniego planu. Moi drodzy, nie opłaca się. Trauma atakujesz. Sztorm, dodatkowe obrażenia. Prowokacje oczywiście. Zobaczymy, na co ich stać. Zaraz się przekonamy. Interesuje mnie to, co oni robią. I chciałbym wam pokazać. Zaraz się przekonamy. Oczywiście się nie uda, ale nabiję macki. No nie tylko macki. O, jeszcze trucizna wpadła, fajnie. 21. 4 razy 17, niezłe. To jest naprawdę niezłe. Ten będzie dead. Idealnie. Wygląda nieźle. Ładna kryta. Kończymy. Powinno wystarczyć. Jak cios pięknie. Lodowego trola. Ha. Myślę, że wiecie, co zrobimy. Przewalimy z całej HP. W tym wypadku zróbmy dokładnie to samo. Bum. No, wydaje mi się, że wystarczy. Jak nie, to pomożemy Braumem. Bum. Teraz będziecie... Okej, czy wstrząs działa z Yasuo? To cię nauczy. Tak, działa. Ładnie dostałem za 308, zobaczcie. Mimo, że walka taka hihi, hehehe, a 308 kryty wpadło, wierzycie w to? A i HP i PD-ków całkiem sporo. Ale to jednak główny questik trzeba będzie rozwiązać. A zwiedzamy. Mamy kilka możliwych dróg. Nie mamy niestety klucza. Dobra, a tu też nie mamy klucza, bo to jest skrzynia. No nic, to pozostaje nam tylko jedna opcja do wyboru. Żeby tutaj nie zaliczyć wtopy jakiejś bardzo brzydkiej. Wypijemy sobie jedną, bo mamy bardzo dużo.
Mogłem to najsłabsze akurat potiony wykorzystywać, ale już pali licho to. Kolejne skrzynie oczywiście. Siemanko. Zrobię wam cięcie, spokojnie. Niezłe pedeki nawet poleciały, 150. Więc jest fajnie. A co dochodzi? W porównaniu do ruin rozkładu całej okolicy wokół to działo parło się w próbie czasu. Robusi nie mogąc poruszyć go bez odpowiednich narzędzi, skusili się na przedmioty łatwiejsze do przetransportowania. Okej. Dodaj proch. Nie, prochu tutaj absolutnie na razie nie widzę. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec zwiedzania. To jest dwóch? Pojedynczo? Oczywiście zrobię wam cięcie, nie przejmujcie się. Nie men. Jak widzicie teraz, 219 pedeków. Dalej cały czas tutaj musimy eksplorować. Nie podoba mi się niestety ta liczba na liczniku. Ona wskazuje już prawie godzinkę, nawet z przycinaniem będzie ciężko. Ale zobaczymy. Dalej szukam tutaj prochu, bo no niestety nie wiem dlaczego, nie wiem co podkusiło, czy po prostu takie dostali zlecenie, ale udało się awansować nawet. Nowa umiejętność medytacji, usuwa siebie maksymalnie następującą liczbę osłabień 2. Płynność za każde usunięte osłabienie, nie ma czasu, nie ma wpływu chyba na regenerację. Moi drodzy, słuchajcie, mam dla was złe wieści, bo aktualnie gdzie jest ten questik? Tutaj jeszcze coś jest do odebrania. O właśnie. Słuchajcie, ja tutaj zrobię wam tak, żebyście mogli sobie zrobić pauzę, żebyście mogli sobie przeczytać. Bo tak jak mówię, nie za bardzo czuję te notatki, bo tutaj nic z nich nie wychodzi tak naprawdę. A to co to? O, to ciekawe. Aha, to jest przejście tam. Tak? Jak to działa? Tak? Tak? Tu pewnie można w końcu tworzyć dla skrótu. A nie, dalej. O, ciekawe. No dobra. Klucza nie mamy. Moi drodzy, wyjdę na powierzchnię. Wyjdę na zewnątrz. Moi drodzy, pójdę jeszcze tam, bo mamy, słuchajcie, jakiś tutaj dialog pomiędzy bohaterami. I zrobię wam tutaj niestety pauzę, bo już, słuchajcie, godzinka jest. Te ludzie nie są panami swych ponad dusz. U mnie. Przynajmniej. Zgadza się. Nasze dusze należą do Nagakaburossy. Może je odebrać, jeśli źle ich używamy. Ciekawe, czy próbuję odebrać moją. Sądzę, że dobrze z niej korzystasz. A jakie poważne, czy są takie... Ciekawe te dialogi czasem. Moi drodzy, następny odcinek, propozycja moja jest taka, że po prostu... Kajuta kapitana? Ale jak do niej wrócić? Aha. W innym w ogóle kierunku, tak? A to jest możliwe? A tu była jakaś w ogóle droga? Ano była. Tutaj. To czekajcie, widzowie. Myślałem, że w tamtym kierunku trzeba się udać. Czyżby to było już koniec? A nie muszę się z wami żegnać? Przekonajmy się. A no coś tu jest faktycznie, zobaczcie. Dobra, no to spróbujmy. Chociaż pochałem modę po trudnic i pozwolę, aby to dłużej trwało. Każdy powinien móc okazać szacunek. Bez żadnych przeszkód. Przypominając sobie, że mi nie są ci winni. Usuń się swoich ludzi, albo ja to zrobię. Wiesz, że nie mogę tego zrobić. Jeśli stąd odejdę, to mnie dobrze, już mogłabym być martwa. Zaproponuję ci wybór. Niech matka sama określi, co sądzi o twoim zachowaniu. Podejmiesz próbę, jeśli mi się nie uda, umrzesz. Jaka to próba? Jesteś godna albo nie godna, to proste. Nazwa powstała ku czci miejsca. Jesteśmy studni matki. Nagakaburossa. Po drodze tu zabijałeś moich ludzi. Zabicie mnie będzie do ciebie jak splunięcie. Nie mam wyboru, prawda? Nie, nie masz. Zgoda, miejmy to już ze sobą. Stań przede mną i pozwól mi spojrzeć swoje prawdziwe ja. Naprawdę? Będzie bez walki? Tak o? Dead? Tak jak myślałam, niegodna. A reszta? Ekipy? Pracowaliście dla niej, zgadza się? Tak. Kraść pieniądze od tych, którzy chcą oddawać cześć bogini. To prawdziwe zepsucie. Odejdźcie stąd i nigdy nie wracajcie. Litości, dziękujemy ci. Nasze nogi już nigdy tu nie powstaną.
Dziękuję. Tak po prostu? Są słabi i przerażeni. Z moją interwencją czy bez, oni tak dają ku własnemu końcowi. O, proszę bardzo. A co to jest to? A to? Ten hamak. Przeszukaj hamak. Przeszukujesz hamak, nawet czy coś na wypadek? Zgłosił uderzenie pokład ze swojej kraje, wypada jedynie kilka skrytych muszli. Może pewne rzeczy lepiej zostać w spokoju. Okej, okay, a to? Gdyby ten setek był ok. Teraz w tym miejscu znajduje się jedynie rodzaje broni, grochy, duże sakwa. Przyjdziesz do sakwie? Sakwa wykonana jest z skarbowanej skóry, przez co jest wyjątkowo odporna. W jej wnętrzu znajduje się pokaże ilość prochu. O, słuchajcie, to wiemy, co to oznacza. Moi drodzy, dziękuję. To tyle na dzisiaj. Wykonałem sobie tę końcóweczkę już w następnym odcinku, bo przegięłam, jeżeli chodzi o długość materiału. Także mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku już jutro. Cały czas staram się na bieżąco i obiecuję, że już w następnym odcinku podejdziemy do bossa, bo chyba więcej wykrzesać tutaj z tego wszystkiego już nie mogę. Jeżeli będzie problem, zmieniamy poziom trudności i wracamy później znowu do normalnego, bo jakiś ten boss jest naprawdę dziwny, patrząc na to, że nie ma większych wyzwań. Nie wiem, nie rozumiem. Jest jak jest. Do następnego, trzymajcie się. Jo.